Eko, kochani, dzisiaj opowiem Wam o aparacie ortodontycznym, tak od kuchni, jak wygląda zakładanie, czy boli. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mnie trapiły, zanim miałam aparat założony, bo ciekawiło mnie, czy to boli, jak wyglądają te wizyty. Ogólnie ja aparat założyłam dopiero w ten poniedziałek, więc, a jest piątek, więc mam go dopiero kilka dni, ale takie pierwsze koty za płoty już za mną. Może zacznę od początku. Na pierwszej wizycie miałam zrobione zdjęcie zębów, na drugiej już miałam zakładane gumeczki separacyjne, jeśli się nie mylę. I powiem Wam, że wiedziałam, że aparat ogólnie sprawia ból, wiadomo. Jeszcze nie bałam się tej wizyty ogólnie, wcześniejszej, zanim założę aparat, więc poszłam tak na luzie. No i pierwszy dzień, gdy miałam już założone te gumeczki, wszystko na luzie jadłam, w sumie nic mnie nie bolało, oprócz tego, że czułam, że mam coś między tymi zębami, ale na drugi dzień już tutaj w miejscu, gdzie miałam te gumeczki na tylnych zębach, ciężko było właśnie jeść, gryźć takie twardsze rzeczy, ale to tylko drugiego, trzeciego dnia. Potem już dyskomfort był coraz mniejszy i z czasem przyzwyczaiłam się i mogłam jeść wszystko. No i tydzień po założeniu tych gumek byłam już umówiona na wizytę, na której miałam mieć założony aparat. Powiem Wam, że poszłam tak na luzie w sumie, bo słyszałam od wielu osób, że samo zakładanie nic nie boli, więc nie ma się czym stresować i w sumie praktycznie tak było. Najpierw pani oczyszcza zęby taką wodą pod ciśnieniem, to było takie kwaśne, i potem przyklejała te różne zameczki i jedynym takim nieprzyjemnym uczuciem, nie powiem, że bolesnym, ale nieprzyjemnym, było założenie tutaj trutu na przednie zęby, bo czuło się przez taką chwilę krótką taki bardzo duży nacisk. Coś takiego, taki ucisk, nacisk. No i to było takie nieprzyjemne, wywoływało troszeczkę dyskomfort. Ogólnie jak pani mi podała lusterko, żebym się zobaczyła z tym aparatem, tak na pierwszy, jak pierwszy raz spojrzałam w lustro, to wydawało mi się, że wyglądam tak dziwnie. I pierwszego dnia jakoś tak bardzo mnie nic nie bolało. W sumie jeszcze mogłam jeść wszystko i zęby mnie w ogóle nie bolały. Tak samo jak w wypadku tych gumek. Pierwszy dzień możecie jeszcze się najeść, bo drugiego dnia to już się zaczyna. Drugi dzień właśnie tutaj, jeśli chodzi o aparat, był najgorszy, bo bolały mnie wszystkie zęby. Czuć było, że są takie, wiecie, ciągnięte przez ten aparat, że tak powiem, naciągnięte. I nie mogłam nic gryźć. Tutaj radzę, właśnie nawet pani powiedziała mi, że ta dieta, w sumie płynna, miękka, jest tutaj ze względu tylko po to, żeby nas nie bolało przy gryzieniu, bo te zęby są właśnie na pierwsze dni po założeniu aparatu, one są strasznie wrażliwe, jeśli chodzi o gryzienie twardych rzeczy, więc tutaj ja jadłam różne zupy, koktajle, jogurty przeróżne. Można znaleźć dużo takich rzeczy płynnych, można się przemęczyć kilka tych pierwszych dni. No i w sumie teraz, już trzeciego dnia było lepiej, jeszcze nie mogłam gryźć, ale zęby już same w sobie tak nie bolały mnie jak tego drugiego dnia. No i teraz, dzisiaj mamy już piątek, czyli 5 dni, już coraz więcej rzeczy jem. I jakoś tak bardziej się przyzwyczaiłam. Ogólnie to podoba mi się nawet to, jak wyglądam. I zauważyłam już bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o wygląd moich zębów. Bałam się założenia samego aparatu, ale zawsze miałam tutaj takie kompleksy na punkcie mojego uśmiechu. A jak się czegoś nie lubi w sobie, jak się ma jakiś kompleks, to się raczej tego nie pokazuje. I w sumie, jak mnie bolało drugiego dnia, to już sobie tak myślałam, po co ja to zakładałam, jak ja wytrzymam tyle czasu. Ale teraz myślę sobie, że jakoś się przemęczę, bo jak się chce wyglądać pięknie, to trzeba czasami cierpieć. Kobiety jak najbardziej o tym wiedzą. Jestem zadowolona. Mam nadzieję, że tutaj tak pokrótce Wam opowiedziałam, jak to wygląda. Nie jest tak strasznie, da się to wytrzymać. Nie ma się czego bać. Powiem Wam, że sam ból nie jest, nie wiadomo jak duży. Jest taki do zniesienia. Mam nadzieję, że odpowiedziałam, jak to wyglądało. I macie tutaj taki obraz, jeśli ktoś się zastanawiał nad aparatem. Ja mam tylko górę, będę mieć tylko górę na całe szczęście. Lub będzie miał niedługo zakładany czy coś, to mam nadzieję, że troszeczkę pomogła. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, to może nagram kolejny filmik.
z tej serii, że tak powiem. No i to by było na tyle.